W naszej gminie istniało 6 szkół podstawowych, jedno publiczne przedszkole w Głuchowie, do którego uczęszczało tylko 25 dzieci na 216 urodzeń. Gmina musi zapewnić miejsca przedszkolne dla dzieci. Obowiązkowo musi zapewnić te miejsca dla dzieci 6-letnich i dla dzieci 5-letnich. Nie ma takiego obowiązku, jeżeli chodzi o dzieci 3- i 4-letnie. Nie wszystkie gminy w Polsce decydują się na prowadzenie ośrodków przedszkolnych czy przedszkoli. Myślę, że jest to głównie podyktowane względami finansowymi. Zanim pojawiły się te ośrodki przedszkolne, no to dzieciaki w wieku od 3 do 5 lat po prostu były w domu z babciami, z rodzicami. W interesie rodziców, w interesie władz gminnych było, żeby ten wskaźnik upowszechniania wychowania przedszkolnego zwiększyć. Zaprosiliśmy kilka gmin wiejskich do takiego pilotażu. To był program Tam, gdzie nie ma przedszkoli, pilotowany przez Fundację Komeńskiego. Chodziło o to, żeby stworzyć rodzaj małych przedszkoli dla niedużych grup dzieci, dzieci w różnym wieku, 3-5-letnich. Po naszej stronie było sfinansowanie płac nauczycieli, przygotowanie lokali. Fundacja przeszkoliła i przygotowała kadrę pedagogiczną do prowadzenia zajęć w tych ośrodkach przedszkolnych. Czy przedszkolaki wiedzą, co to jest taniec przyklejania? Piotr, proszę. Co przyklejasz się brzuszki, pleci, rączki, łokcie? To teraz poprosimy, żeby każdy chłopak sobie wybrał jakąś dziewczynę. Piotrek, weź sobie, wybierz jakąś dziewczynę do tańca, jeden i drugi. Ole. Konrad sobie wybierze dziewczynkę do tańca. Kiedy skończył się ten program pilotażowy prowadzony wspólnie z Fundacją Jana Amosa Komeńskiego, no staliśmy jak gdyby przed problemem, że no spadnie to jak gdyby na nas tylko. Problem ze środkami unijnymi polega na tym, że gminy dostają dotacje, tworzą różne miejsca przedszkolne, nie myśląc o tym, że za chwilę będą musiały finansować je samodzielnie. Trzeba było coś zrobić, żeby te ośrodki przetrwały. Dowiedzieliśmy się właśnie, że można stworzyć taką strategię, która umożliwi, żeby po prostu kontynuować to, co zaczęła Fundacja Komeńskiego. O co chodziło? Chodziło o to, żeby w gminie powstał dokument, w którym jest zapisane, że edukacja małych dzieci, że edukacja przedszkolna jest jednym z priorytetów gminy. Postanowiliśmy stworzyć ten dokument, który nazywa się tą strategią edukacji elementarnej. Dlaczego to było takie ważne? Dlatego, że strategia jest oficjalnym dokumentem gminnym. No to jest takie małe, lokalne prawo. I jeżeli taka strategia jest przyjęta uchwałą Rady Gminy, kolejne władze, jeżeli przyjdą, nie mogą właściwie tej strategii odrzucić. Muszą kontynuować to, co w strategii jest zapisane.
rodzice, nauczyciele, organizacje pozarządowe, stowarzyszenia. Wszyscy zostali zaproszeni na takie pierwsze spotkanie informacyjne. Te osoby, które odpowiedziały na to zaproszenie, przyszły na spotkanie, zostały taką samoistną grupą roboczą, która zaczęła pracować nad tym dokumentem. Pomocą przyszli nam trenerzy z Fundacji Komeńskiego. Proponowaliśmy gminom takie seminaria, które były prowadzone przez facylitatorów fundacji, ale tak naprawdę wszystkie dyskusje toczyły się wśród przedstawicieli społeczności lokalnej. Pierwsze spotkanie, no to oczywiście były burzliwe narady, było więcej osób, bo ponieważ wszyscy zaproszeni. Potem wszyscy zostaliśmy podzieleni na małe grupy i spotykaliśmy się w tak zwanych grupach roboczych, którzy wypracowywali to, co jest najważniejsze dla małych dzieci. Braliśmy pod uwagę takie też no, obszary, w których można pomóc dzieciakom, żeby tam zatrudnić logopedę czy psychologa, żeby po prostu jak najwięcej możliwości im stworzyć. Aby zdiagnozować potrzeby rodziców, dzieci i zbadać, jakimi dysponujemy zasobami, musieliśmy przeprowadzić najpierw ankiety. Wciągnięte były też w to dzieci z gimnazjum, które roznosiły ankiety do dzieci i do ich rodziców, ponieważ były brane pod uwagę głosy przede wszystkim tych małych dzieci i ich rodziców. Dzieci mogły narysować, jakby chciały, żeby wyglądało ich przedszkole. Pracowałam w grupie roboczej, wypracowywaliśmy ankiety, potem je, kiedy były zebrane od dzieci, od rodziców, opracowywaliśmy i pisaliśmy wspólnie razem z całą grupą roboczą strategię. Ta strategia objęła dzieci nie tylko od 3 do 5 lat, ale ona swym zasięgiem objęła dzieci do 10 roku życia. Gotowa strategia była oddana do konsultacji społecznych. To chyba były pierwsze konsultacje społeczne edukacji, strategii edukacyjnych w Polsce, jakie się odbyły w tych gminach wiejskich. Program był prezentowany w czasie jego opracowywania, w czasie pisania na Radzie Gminy, na innych różnych spotkaniach i w efekcie powstał, został zaakceptowany, zatwierdzony przez Radę Gminy. Rzeczy oczywiście funkcjonuje. Przede wszystkim takie było założenie, że wszystkie dzieci pójdą do przedszkola, tak? Będą objęte opieką przedszkolną i właściwie chyba praktycznie 100% dzieci w naszej gminie jest tą opieką przedszkolną objętych. Jest pomoc pedagogiczna, psychologiczna w każdym przedszkolu, dopóki trwały projekty, ale dalej mamy kontakt, działa logopeda. Wartością dodaną tych strategii była integracja społeczności wokół problemów i potrzeb małych dzieci. I to w gminie Głuchów widać bardzo wyraźnie. Jedyne chyba są problemy te, które wymagały największego nakładu finansowego ze strony gminy, tak samo baza sportowa, no to już naprawdę są duże pieniążki i to nie zostało zrealizowane do końca. Jeżeli już ta strategia jest, to monitorowanie jej wdrażania jest takim naturalnym i koniecznym procesem, który pomaga tę strategię weryfikować. Zapraszamy szeroką grupę ludzi do tego, żeby
jakby wspólnie się zastanowili, co trzeba sprawdzić, żeby móc powiedzieć, czy strategia jest realizowana. Bo po roku czy po dwóch różne priorytety mogły się zmienić. Zmieniała się sytuacja. Było mniej dzieci w jednych wsiach, więcej w drugich, więc trzeba było te strategie dopasowywać do potrzeb. I temu służył właśnie monitoring strategii. Na pewno te działania trzeba, wypracowane w strategii, trzeba rozciągnąć na resztę dzieci, bo to są tylko, ta strategia dotyczy tylko dzieci do 10 roku życia, a na pewno taka strategia opracowana przydałaby się też dla starszych dzieci, a także dla gimnazjalistów, bo oni też potrzebują pomocy. Absolwent edukacji w gminie Głuchów. Jest ciekawy świata. Posiada wiedzę i podstawowe umiejętności edukacyjne. Jest odważny, jest punktualny i obowiązkowy. Posiada umiejętności współdziałania w grupie, jest samodzielny i otwarty. Udało się przejść od pilotażu przez taki okres finansowania europejskiego do sytuacji, kiedy sami obywatele, sama społeczność wzięła w swoje ręce edukację przedszkolną. Cały ten projekt udało nam się zrealizować poprzez wieloletnią współpracę z Fundacją Komeńskiego z Warszawy. Poprzez to, że te wszystkie cele, które sobie założyliśmy, realizowaliśmy je jakoś stopniowo, rozłożyliśmy je na lata i przede wszystkim przez to, że było takie duże zaangażowanie rodziców, nauczycieli w cały ten projekt. Tego sukcesu w Głuchowie nie byłoby, gdyby to tylko władza miała pewien pomysł na to, jak zagospodarować edukację małych dzieci. Jeżeli coś jest tworzone przy szerokim udziale społeczeństwa, różnych grup zawodowych, różnych ludzi, czasem nawet może niezwiązanych czy zawodowo, czy nieprzygotowanych do danego tematu, nie zajmujących się nim, ale jednak ludzie mają różne spostrzeżenia, różne przemyślenia, wysłuchają czegoś, przemyślą to, podzielą się swoimi poglądami i właśnie w ten sposób dochodzimy do dobrych dokumentów, do dobrych osiągnięć, do dobrych celów.